pieśń, gdy zabrzmi pieśń, alleluja, alleluja, gdy zabrzmi pieśń, alleluja. Prymicje to święto dla kapłana, ale też dla mieszkańców miejscowości. W sobotę o godzinie 16:30 na granicy Gorlic mieszkańcy miasta powitali księdza prymicjanta Kamila Bąbrowicza. W Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. To motto, jakim ma zamiar kierować się ksiądz Kamil Bąbrowicz. Czeka Cię życie wzniosłe, ale bardzo trudne, wymagające dużo ofiar i poświęceń. W tej nowej drodze życia niech Ci będą pomocą słowa świętej Teresy. Nie smuć się niczym, nie drżyj przed liczem tej doli, wszystko to pył, Bóg jest niezmienny. Cel swój promienny zdążaj cierpliwie co sił, w kim Bóg siedlisko obrał ma wszystko i będzie jak mocarz żył, szczęści Panie Boże. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Ale muszę być dzieci. Pan, kiedy stanął nad brzegiem, szukał ludzi, gotowy pójść za nim. Drogi księże prymicjancie, na każdy dzień Twojej duszpasterskiej posługi życzymy prowadź swoją owczarnię wytrwale do domu Ojca, w którym jest mieszkań wiele. Życzymy wielu Bożych łask, zdrowia, męstwa i tego nieustannego zdziwienia, że Bóg wybrał spośród tysięcy. My mamy to szczęście, że w naszej parafii co kilka lat prymicje są. My tak w Gorlicach się przyzwyczailiśmy, nie? Do prymicji jednak. Otrzymuję dar, który nie jestem w stanie w żaden sposób pojąć. Dlatego proszę Was o modlitwę. Proszę Was o to, abym był kapłanem takim, jakim chce mnie mieć Bóg. Radość jak rzeka Boża, radość wypełnia duszę mą. Alleluja Boża, radość jak rzeka Boża, radość jak rzeka Boża, radość wypełnia duszę mą. Jakim chcesz być księdzem? Takim, jakim chce mnie mieć Pan Bóg. Jako swoje motto kapłańskie, motto przewodnie na drogę kapłańską, wziąłem słowo Chrystusa z krzyża, które wypowiedział. Jest to słowo pragnę. Chcę, żeby ta kapłańska droga, którą wybrałem, żeby była odpowiedzią na pragnienie Chrystusa. Żebym w swoim życiu realizował tylko to, co On chce, a nie szedł za swoimi planami czy pomysłami na życie. Bo jeżeli by tak było, to moje kapłaństwo byłoby przegrane. Właśnie moje kapłaństwo, Jego kapłaństwo, którym mnie obdarował.